Witam wszystkich na kanale Rotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy, kto znajdzie dla siebie, zaprasza na film. Startujemy. Tutaj opowiedzę tak te gąbki. Podyszku. Tak, dycha, piętnachę do dwóch dych, ale można cenę tu z kolegą negocjować. No za dużo w klatetce i słabo to... Co to jest tutaj? Ta soczka samiczka i ile kosztuje? Dwie poduszki, proszę bardzo. Taka soczka, gdyby w innej klatce inaczej się prezentuje gąbek. A to jasne po ile? Po 20 zł. To widać. Uznaję, że umiem. Tutaj po ile te jasne, Rysiu? Zapraszamy tutaj do pana Andrzeja i do pani Pauliny, zapraszamy. Wszystkie akcesoria dla gołębi, gryty, zapraszamy też do sklepu do zwolnienia, zapraszamy też jutro właśnie do zwolnienia. Tak, do zwolnienia zapraszamy. Wszystkie akcesoria zapraszamy też do sklepu do zwolnienia. Wszystko co potrzeba dla gołębi, dla kur, dla drobiu, zapraszamy do pana Andrzeja. Zapraszamy do pana Tomka z Lipska, wszystkie też akcesoria dla gołębi, dla drobiu, dla kur, dla zwierząt. Zapraszamy też do Lipska, do sklepu. Klateczki, wszystko co potrzebne dla gołębi. Orzełek belgijski, ten żółciutki. Samiczka? Samczyk, co on kosztuje? 80 zł. 80. Te pasiaczki koroniaty po ile? Po 2 dyszki. A tu mamy garbacz? Garbacz czeski to jest. Samczyk? Samczyk, tak. Kosztuje? 120 zł. 120 zł. Tutaj proszę was, takie żabny. Co te żabny kosztuje? Samczyk. Kosztuje? 2 dyszki. A te budapesztki? No tak, po 2 dyszki. Po 2 dyszki. A tu jest właśnie widymek łódzki czerwony. Ile ten widymek? Wiedychy, samica. Wiedychy. A brudka? 3 dychy. 3 dyszki brudka. Proszę bardzo, brudkę też potrzebował. Para tych brudek jest. Taka bysta jest, nie? No, bystrawa. Tygryski to po ile kolego? Po 2 dyszki. Po 2 dyszki zapraszam po tygryski do kolegi tutaj. A ten gładki wyszwanczyk, co to jest? Tam jest. Ile kosztuje? 3 dychy. A te jasne po ile? Po 10-15 zł. Ceny umowne w Radomiu są, zapraszamy do Radomia. No, tylko firmy dają. Ty jasne tutaj te krótkie po ile masz? Po 2 dyszki. Po 2 dyszki Budapeszty? 4 dyszki. A czajeczka? 2 dyszki. Wyszwanczyki? Park. Kosztuje? 3 dyszki. A ten łapciaty, ten Budapeszt? 2 dyszki sam. Tutaj te Budapeszki po ile, te jasne? Ile to da? Tutaj jaśniaczki tak po ile kolego? 150 zł za sztukę. Nie wiem. Mam takie jaśniaczki, ale nie wiem co ile kosztuje, ile powie. Cześć kolego. Po 60 te jaśniaczki, tak? Proszę zobaczyć. Ale tutaj to co to jest? To jest jasne. To przyleciało takie. Przyleciało. Takie Budapeszki po ile tutaj? Dobra. Te karpiaczki po ile? Nie wiadomo. Nie ma właściciela. Fajne gołąbki widzę, ale nie ma właściciela. Nie, tutaj. Te jaśniaczki po ile? Po 15. Tutaj te kladece tak do cena. A od dychy do 20. Od 10 do 20. Te winierki za 200 czy więcej? Nie, 200 zł, kolega powiedział. Proszę zobaczyć, jak winierki. Czy tak winierków mamy cię na targu. 200 zł, parka parzysta. To mam moje podzie te kasztanki za sztukę, to są ze skarpetkami. A te kasztanki po ile kosztują tak za sztukę? 4 dyszki. Zapraszamy, ładne kaszanki, ale mówię, mają kosmy, mają łapcie i dlatego mnie interesują. To perłowe to co to jest? Kosztuje? Jest takie koguciki, wandamki, po ile te wandamki? 50 zł. Kurka od nich, ta kurka ile? A kurka to 5 dych gdzieś tam. Na przyj. 5 dych. No. Tu mam garbacze, to są garbacze. Dokładnie tak. A ja wiem, że garbacze, tylko to są pomorskie, tak? Tak. I jaka parka tych garbaczy jest? Jestówki. A nyweczki? 5 dyszek. Jasne przeciągnięte. Powiedz te jaśniaczki? Po 15. 15. O, te gąbki Paweł, tutaj po ile ty białopocztowe masz? 40 zł. 40 zł. 30 zł tak nagrodzę. Zawsze z Siony 150. No co ty nie gonisz nic tylko Rysie, no. Rysie 60 zł.
kick 30, te ciemne po 15, 25. Tak. Tu kolegi Pawła nagrywałem, namiar do kolegi Pawła jest. Zapraszam do kolegi Pawła po zboże. Paweł, tutaj pójdzie ten rzepak. 3 złote. 3 złote tu mamy. 55 zł za 25 kg mieszanki. 25 zł, 25 kilo. 30 zł, 25 kilo jara przemysa. Kłęczak 2 złote. I kolegi Paweł, jeszcze Paweł mógł tutaj. Burzyny 50 zł para. Czerwone belgijskie, stówę. To jest parka parzysta, tak? Parzysta, no. To jest samiczka tam mniejsza. Teraz tutaj w Budapeszcie. Budapeszty 50 zł, jasne, też 50. I tutaj też kolegi Pawła namiar jest. Po 10, po 15 zł. Po 10, po 15 zł kolegi Pawła. Namiar mam. Zakupiony ten? Krakos zakupiony. 30 zł ten krakusik. A winerki pójdę tutaj, tak? Mamy koroniatę też, winerki. Po ile? Po 40 zł. A tutaj? Co to jest? A tam to samiczka jest, córczynek. Kosztuje? 35 zł. 35 zł. Dzień dobry, witam. Takie czajeczki tutaj po ile, kolego, tutaj u ciebie, różnie, przepraszam. Różnie. Trzy dyszki. 4, w zależności od gołębka. Od 3 dyszek, od 2 dyszek do 4 dyszek. Takie czajeczki mamy. A ten co to jest tutaj, to? A. To jest Rumun, Rumunek podobnie. Takie Rumunki też kolegi po ile? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki. Czaposzek. Czaposzek, 2,5 dyszki. 2,5 dyszki. Zapraszamy tu do kolegów. Bijamy i to oddychamy. Tu nie ma kolegi, a tych gołąbków. Te szwanczyki się ile kosztują? Po dyszce. Po dyszku, proszę bardzo, z Radomi. Ty jasne? Też. Dzięki. Stanisławie, te białe potrzeby, tak powinien nagrywam głąb pana Stanisławę. Po 20 zł. Po 20 zł sztuczka. Ramuszka. Po ile te wiedeńskie? Po 35 zł. Po 35 zł. Czajeczki Budapeszty. To są białe pocztowe. Gołębie pana Sławka. Nagrywam gołębie pana Sławka. Pan Sławek udzielił informacji. Białe pocztowe, delbary, dwie pary, gołąbki po 50 z rodowodami, po 150 i te czarne pantery, co kiedyś mówiłem. To są gołębie wszystko lotowe na daleki dystans. Nie tylko mówisz, mam połączone w pary. I po 50 i po 100 zł. Teraz panie Sławku tutaj. To są Janseny te od pana Zygmunta Szymańskiego z Redy i Werkamery. Wszystko gołębie z rodowodami. I tak cena do? Od 50 do 100 zł, bo to gołąbki już z rozpłodu są młode sprowadzone, a te starsze z 17 roku. Dzięki. To jasne pójdzie tak mniej więcej? Dobra, dobra. Tutaj to pocztowe, to pójdzie mniej więcej? I pocztowe? 70 zł takie dwa. Widymki. To kolegi Andrzeja nagrywam tutaj, te gołąbki. Tam ktoś potrzebował krynków, zaraz dojdziemy do tych krynków. Para widymków 180. Tutaj? 150 na krótko dzioby. To są motyle warszawskie inaczej, tak? 150 zł parka, tak? I te kręgi tutaj? Po 80. Po 80 zł za sztukę. No, tu mam takie jaśniaczki. No kurde. Gdzie te jasne tutaj? 80. A perłowe? To samo. Tutaj te jaśniaczki tak od do? Tu kolegi Pawła nagrywamy, namiar jest. Paweł, tutaj te winerki tutaj. Po ile te? Ten 200 zł. To jest samczyk, tak? Nie, nie. Samiczka. Samiczka, 200 zł. A te winerki 150, stówkę. A wiedeński? Stówkę. Ale teraz nie, tu te winerki już nie ma, dobra. Winerki, witam. Po ile te winerki? Te 70 zł, a tam te 250. Ty Paweł? Ile byś wance? Dobra. Tu pójdę tak te mniej więcej, od sztuki, tak za sztukę. 20-30 zł, a te bocianki tutaj też tak, 20-30. Te pasiaczki, nie wiadomo tutaj po ile, że ma pasiak, nie ma właściciela. Tutaj, tu mamy. Tak do potrzeby tam mniej więcej po ile tutaj? 10-15. 10-15 zł, zapraszamy do Radomia. Dziękuję. Proszę też do po króliki. Jakie rasy te króliki? No to mieszańce są takie samice. Po ile? Po 4 dychy. A ta 60 zł samice. 60 zł.
To ty jasne po ile tutaj? Nie chcesz 4? Po 2 podychy. Ale nie obiecuję. I kolego po ile? Po 6 dyszek. Po 6 dyszek takie bocianki. Po ile takie pasiaczki te ściągowe? Po ile? Po 120. Po 120 za cena wywoławcza. Ten brawinerek. Co ten brawinerek jest? Samczyk. I kosztuje? 60 zł. 60 zł ten samczyk. Te pocztowe tak mniej więcej? 3 dyszki. Po 3 dyszki, 2 dyszki. Zapraszam do Radomia. Bardzo duży targ, bardzo duży rynek. Koledzy dopisali. Hodowcy dopisali gąbki. Takie pocztowe to do? Jaka cena? 50 zł to są z kartami, o, tutaj widam w Pędzybucie. Pana czy nie? Nie. Takie widymki to ile kosztują? Po 10 zł czarne. Po 10 zł mamy tu te gąbki. A pawik, co to jest ten pawik? Starczyk, 10 zł. Kosztuje 10 zł. Święczyki siwe to ile kosztują? Po 10 zł. Po 10 zł. Zapraszamy do Radomia. Idę żałobniki, to są chyba na panu po 2 dyszki, albo drożej to te żałobniki, nie? Po 15 zł, a widzę dlaczego, bo troszeczkę delikatnie karnetki takie mają, ale fajne, takie zrodziutkie, krótkie żałobniczki. Nie znam ceny, ile takich widynek i bocianki. Tu mam mulemansy, widynki, ale nie ma właściciela, bardzo duży targ. To jest samczyk. O, już wiem, jest właściciel, nagrywam gąbki sam wszystkie pana Daniela. Nagrywam gąbki pana Daniela, pan Daniel mówi 4.20, przyjechałem, myślałem, że go nie było, a to nie mógł gdzieś stanąć 4.20. Hodowcy przyjeżdżają, skoro świcko, ciemno. Tutaj to są garbacze czeskie te żółte, polskie. Tak? Polskie. Ile takie garbacze, panie Danielu? 70 zł. 70 zł. Gąbki pana Daniela, ktoś potrzeba coś z tych gąbków. Proszę bardzo, serki takie mamy. I takie serki po ile? Po dyszku. Mam serki. Pawiki to z gąbki pana Daniela, do pana Daniela namiar jest. Po ile te pawiki? 50 zł parka. 50 zł parka. Myślałem, że pana nie było, mówię, no kurczę, krzyżaki. 6 dyk. 6 dyk, proszę bardzo. Koroniate winerki tak po ile? Po 25 zł. Po 25 zł, tutaj mam Udapeszty. A te pawiki, tych parka, tych pawików? 120. 120 i te tak samo? Tak. Gąbki pana Daniela nagrywamy cały czas. Namiar do kolegi jest. Tutaj ten, to jest sroczka, nie? Ta czerwona. I co ten sroczkę sam? Co ona kosztuje? A te srokacze króliki bym zapomniał, kolegi tu króliki. Po stówce. Te jaśniaczki tak po ile tutaj? Po 2 dyszki. Po 2 dyszki, zapraszam do Romia po 2 dyszki. Mamy takie budapeszki, takie jaśniaczki. 10 zł mamy. Te gąbki mojego imiennika Andrzeja i została pusta klateczka, to kolega Daniel przyjechał rozstawić się, 4.20, nie było gdzie stanąć, koledzy przyjeżdżają w nocy do Radomia, to są wszystko zakupione. Wiedeński do sprzedania i Wiedeński jest. I takie wiedeński ile? 50 zł. Moi drodzy, córka zauważyła, że oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie kanału. Zapraszam do subskrybowania kanału, was to nic nie kosztuje, a dla mnie to duża pomoc i dodatkowa motywacja. Z góry dziękuję. Takie jaśniaczki to są po ile tutaj? Po 60 zł. Po 60 zł, zapraszam do mnie. Proszę zobaczyć, jak się gąbki prezentują. Po 60 zł. Proszę, jaśniaczki mamy po 60 zł, cena wywoławcza, z kolegą można cenę negocjować. I proszę poleć namiar. 695 219 707. I imię? Wiesław. Do pana Wiesława zapraszamy. Pan Wiesław jest elastyczny. W domu też są jeszcze gołąbki, jakby ktoś potrzebował. Te bocianki, ten to jest, co to jest ten gąbek? Niemiecki? Tak, rzeszowski. Rzeszowski, taki rzeszowski samczyk. Co on kosztuje ten rzeszowski? 100 zł. 100 zł, samczyk, proszę bardzo. Ktoś takiego samczyka potrzebował 100 zł. Jaśniaczki, powiedz te jaśniaczki. Po 5 dni. Cena wyławcza 50 zł, proszę bardzo, jak gąbki się prezentują, jakieś żyleteczki. Cena do uzgodnienia, kolega mówi. Bradaczek jest, bo tam gdzie potrzebowali, co ten bradaczek jest? Proszę? Co ten bradaczek? Samczyk? I co kosztuje? Samczyk młody, zeszłoroczny. I co kosztuje? Ja wiem, no cenie 50, daj lepiej. Kolega wystawia, proszę bardzo, powiedz te wiedeńskie. Po 5 zł. Kolega zażartował po 5 zł, ja nie przyjmuję po 5 zł, ale po 50 zł, tak, zerem, tak? Proszę zobaczyć, jak się gołąbki prezentują, zapraszamy do Radomia. Gołąbki są puszczane.
Ten pasiaty to co tutaj żałobne jest? Samica. I kosztuje? A Budapeszty? Te Budapeszki tak powiem po dysku? Te Budapeszty? Aha. Oglądajcie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Gdańsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę. Został suwa z Wąkiem, bo by ci nic nie ominęło. Takie winierki to ile kosztuje tutaj te łapcia, te kosmaty? 6 dni. Mamy samiczkę, tylko... Oj, przepraszam, masłowo. Ile ona kosztuje? Przepraszam. Stówkę. A co to masz to nie do sprzedania to już. Grochowy kupiony samczyk widzę, wyszwanczyk taki grochowy. Proszę bardzo, ładny, ale żyletka widać, żyletka taka, kurczę. Ostry. Dziękuję za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki, które pozdrawiam. Do zobaczenia. Hejka.